I to było pięknie. Ciężka sprawa, kochani. Bardzo ciężka sprawa. No tak jakby się trać z piszką. Zastanawiam się, profesorowi ten bioenergoterapeuta coś nie spieprzył. Może go popsuł, może coś mi tam... Bo od winy się zaczęło. Jeśli mnie słyszy pan bioenergoterapeuta, to pan Jakimek zgłosił przerwę medyczną. Może jemu coś podpisuje. Masło nadrzędne, popsuł Jakimka. Po 30. 20-0, przepraszam. Tak się zauważył pan Tomek, bo sędzia chciał troszkę przydrukować. Ale jednak jest czujny. Dobra, to 30-0 dla Lopeza. Sędzia z Płocula, fajny, z zielonej. Jednak nie udało mu się. Kurczę. To teraz trzymamy za Lopezem i za sędzią. Jakimek se sam da radę. 30-0. Dobrze się ciągnie, mówię wam. No co panie sędziu, 40-0 dla Lopeza. Nie. 3-15. Jakimek. Aut. 40-15. Proszę państwa, z wielką refleksją informuję państwa, że piłka meczowa. Champion.
nie anuluje. 40. Mamy go! Druga piłka meczowa. Nadają się nerwy. Czasami lepiej prowadzić 5-4 niż 5-1, bo to dopiero rozluźnia człowieka. No ale teraz, kochani, ostatnia szansa lotowa. Równowaga. Teraz się zaczęło. Teraz byłoby fajnie, jakby zaczęło padać. Przewaga serwis. No, rzucił rakietą 200 zł. Dostanie te 200 zł, ta dziewczynka, która pytała mamę, kiedy skoczą. Mój Piotr daje ci 200 zł, za to, że rzucił rakietę. Myśmy wyjeżdżali z Kubusa dzisiaj, jaki rachunek za kolację jest. Proszę. 3 dni. Jesteśmy szowinistami, ale jak się ma do czynienia z takim King Kongiem i tak dobrze grającym, no to tam troszkę możemy mu na takich stryczków nosek zrobić. No. Równowaga. To pan tam na koronie stadionu troszkę za głośno krzyczy. Troszkę tak nie z falu bazu. Tak się proszę dziwić. Przewaga serii. Czwarta, panie sędzio, czy trzecia? Czwarta. Trzecia. 40-15. Trzecia piłka meczowa. Lopez, Łukasz, Miecz.